No co ty? O kuźwa. Cały, ale wielki. Musiał ktoś, ale jest, ale ciężki. Kurde. Nie mam kluczyków, trzeba by go było. Ulala. Do samochodu? Blisko mamy to. Nie mam kluczyków. No wiem, ale mówię mimo wszystko, do samochodu planujesz, tak? No nie wiem właśnie gdzie. Ale ogromny. Jest jak cholera. We dwóch możemy spróbować wziąć. To tym razem, tym. Tym razem nie odstraszyłem. No nie, dasz, nie, a taki ciężki. O panie. Albo sobie go darujemy. Ktoś go tu przyniósł. To jest ten z tych takich grubych wielkich. Mhm. Sony Trinitron i jeszcze 24 cale chyba co najmniej. No, w piwnicy stał, ktoś piwnicę sprzątał. No trudno, nie mam siły w nogach, żeby to dzisiaj podnieść. Ale szkoda, szkoda zostawić, co nie? O ja pierdol. W daczy mam kółeczka, bo nie zostawiliśmy. Ty, ale możesz te dwa wziąć, zamiast czekać na to, to masz kurde klucze. Po dacze. Podjedziemy daczą tutaj i wciągniemy, co nie? Masz? Jezu, gdzie to jest? Masz klucze od domu, idź do tego. Podacze i dodacze tak. Się włoży, co nie? No i dawaj. Trzeba. Kurwa, patrzy za gwizdy, nie to co, to co trzeba. Ale jak nagrywałeś, to patrzyła w dół. Jakoś się... O, już. Nie upuszczaj. Mam wszystkie ręce rozpocone. Jeszcze będę miał siniaka na ręce, bo sobie upuściłem na boku. Wzięliśmy. Nic tak nie likwiduje zakwasów jak nagła potrzeba czegoś tak, dźwigania. No, targania telewizorów. Tak. Ciężkich jak cholera. Tak. Oby nie było kolejnego. No, tym razem kamerka jednak nie odstraszyła. Tym razem się skumulowało w postaci ciężkiego telewizora. Ile to jest? 30-40 kilo takie coś chyba waży. Masakra. Nie, to jest. Nie? No, Trinitron, parę mam. Aż tyle? O, Trinitron jest. Ciężki, nogę sobie przyczastałem. No, ciężki i brudny. No, ale jest. No. Opłacało się przejść. No, bo pełna. Pełna była znowu. Może to ta sama? No, to ta sama. No. Przełożona tutaj, bo nikt jej nie chciał. Gdzieś ją widzieli tą pełną. Wydawało z drugiej strony gdzieś chyba. Albo i tu, nie pamiętam. Gdzieś była, no, czy nie ale wiem, no czy tam nie dalej. Dalej była, tak. Że ktoś wziął i stwierdził, że jednak nie chce. Chyba, po drodze się rozmyślił. Chyba. Przepełniony meblami. Ciekawe, czy już ten silnik zabrali z pralki. Ja mu się nie chcę z tym pierdzielić, dużo rozkręcania. Właśnie, nie powinno być chyba tam. A wartości w środku. Nie powinno być jeszcze jakoś tam rozkręcenia chyba tam tak dużo.
silniki to jeszcze w miarę prosto tam były raczej zamontowane. Ale gdyby ona była cała metalowa, to już by pewnie zniknęła. Plastikowo metalowe. Właśnie, dlatego ktoś musiałby rozkręcić sobie, żeby na złom dać, albo mu odejmą kasy trochę. Łóżki. I jest dalej ta prania. Jest, ale kabel odcięty już. I może silnik też zniknął. Ktoś wziął sobie ten silnik. Tak to nic ciekawego, co nie? Teraz ciepło, że naklejki się odklejają. Aha. Od kontenerów. Nową nakleili. Słońce świeciło od tej strony, no. Klej puścił. Tani klej był. Po kosztach. Gdzie tam? Łatwiej to było, jakby wzięli propelkę i na propelkę. Kontener zabrali. Kontener zabrali. Nie, wielkie pudła, pewnie po jakichś, nie wiem, łazienkowych może, z lewy gible, coś w tym stylu. Pocięte okno? A, no tak. No. Don Vansil. Aha. Jest trochę bardziej poukładane. No, tu był bałagan. Te śmieci, które nie weszły do papieru, to są zmieszane. Tak to sobie wymyślili. Pudła żadnego nie potrzebujemy? Na razie nie. Jeszcze nie zacząłem brać się z opakowania.